Ostatnio zwróciłem was nowościami, na kanał wjechały dwie nowe serie, ale wciąż chciałbym robić rzeczy, za które polubiliście ten kanał, więc dziś robimy klasyczne truskulowe lifehacki z prawdziwego zdarzenia. A jak już mowa o prawdziwej szkole, to szkoła całkiem niedawno się zaczęła, więc tematem dzisiejszego odcinka są lifehacki właśnie do szkoły, które umilą wam czas w budzie. Jeżeli lubicie lifehacki, pamiętajcie o tym, by strzelić łapkę w górę i zostawić subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale po to, by być na bieżąco z takimi i kolejnymi odcinkami. A teraz zaczynamy! Co jest najważniejsze w szkole? Niektórzy mogliby rzec, że wiedza, a inni, że podstawy. Na przykład podstawowe przybory, a podstawowe przybory trzyma się w piórniku. Jednak piórniki to nie jest taka tania rzecz, to kosztuje pieniążki, dlatego my dziś zrobimy sobie mega tani piórnik własnej roboty, a potrzebne nam będą nożyk do wycinania, zamek błyskawiczny, jak chcecie więcej oszczędzić, może być na przykład ze starego piórnika, pistolet na klej termoprzybornikowy oraz dwie butelki. Polecam wybrać takie w ciekawym kształcie albo w ciekawych kolorach. Ja wybrałem zielone, kwadratowe, po aloesie. Zaczynamy od tego, by z obydwu butelek zdjąć etykiety. Następnie odcinamy górę od butelek mniej więcej na wysokości 1/3. Pięknie, ładnie, równiusieńko i cyk, druga na dokładnie takiej samej wysokości. Następnie możemy butelki przetrzeć od środka tak, by były suche. Teraz odsuwamy suwak, rozdzielamy zamek na dwie części, pokrywamy pierwszą część klejem mniej więcej do połowy, żeby nam nie zastygł i wklejamy ją od wewnątrz butelki. Teraz polewamy dalszą część i wklejamy również do samego końca. Przy wklejaniu ważne jest to, by ząbki pozostały na zewnątrz butelki. Z drugiej strony robimy dokładnie to samo. I uważajcie, żeby sobie ząbków klejem nie zakleić, bo wtedy zamek może nie działać najlepiej. Zbędny nadmiar zamków możemy sobie uciąć. Ciach i ciach. A teraz pozostaje nam połączyć obydwie części w całość. A few moments later. Yes! Udało się! I po chwili udało nam się zapiąć piórnik, który wygląda właśnie tak. Według mnie dość ciekawie i nietypowo, a co najważniejsze, można sobie go rozpiąć, rozłożyć elegancko na dwie części, zapakować cały niezbędny sprzęt. Ej, to nawet fajnie stoi na biurku, to jest dość użyteczne. A następnie oczywiście możemy go elegancko zamknąć, zapiąć i schować do plecaka lub uskuteczniać międzyklasowe zawody w rzucie piórnikiem. Super, lifehack zaliczony. Przemo, czy można trzymać zeszyt na biurku? Można, nawet trzeba. A smartfon można? Nie można. A jak nie można? Normalnie. Legalne? Nielegalne. Dobra, mam pomysł. Potrzebujemy zeszytu, smartfona, nożyka do wycinania i pisaka. A ta nitka z kleju akurat nam nie jest potrzebna. Zaczynamy od tego, by otworzyć zeszyt. Tą stronę zostawiamy, a w tym miejscu odrysowywujemy naszego smartfona. Następnie zdejmujemy go i tu trzeba wyciąć. Tak więc timelapsik. Cyk jedno, ale tu będzie porządek. I cyk, drugie. I wygląda to właśnie tak. Teraz możemy zapakować smartfon do środka, siedzi elegancko, zamknąć zeszyt. No i co teraz, co teraz powiesz, gościu? Ja tu właśnie przeprowadzam lifehackową reformę szkolnictwa. Oszukaństwo. Nie, to jest w pełni legalne. No dobra, może trochę szara strefa. Wiecie, teraz można sobie otworzyć zeszyt, sprawdzić godzinę, tylko gorzej jak ktoś zadzwoni, a wy spróbujecie odebrać zeszyt. To może wyglądać trochę podejrzanie. Zdecydowanie trochę podejrzanie. Tym razem mam dla was lifehack, dzięki któremu możecie zaoszczędzić albo zarobić trochę pieniążków. I mowa tutaj o kwitnącym handlu używanymi książkami. Kwitnącym szczególnie na początku albo na końcu roku szkolnego. No bo wiecie, kiedy książka jest w gorszym stanie, no to wtedy kupuje się ją taniej. A kiedy jest w lepszym stanie, no to oczywiście można sprzedać ją trochę drożej. Hej! Więc dla przykładu weźmy sobie taki podręcznik do wszystkiego. To jest totalnie uniwersalny podręcznik autorstwa znanego autora podręczników, Tomasza Działowego. No i gdy mamy taką książkę i jest czyściutka, no to wiadomo, nówka funkiel nieśmigana zejdzie drogo. Ale czasami jest tak, że niektóre linijki tekstów używanych w książkach są zaznaczone. No i wtedy no, ona już jest popisana, to jest używane, panie, to tak drogo nie pójdzie. Jednak tego można się pozbyć i to przedmiotami, które każdy z was ma w domu, a mowa tu o cytrynie i patyczkach do uszów. Co trzeba zrobić? Mega prosty trik. Po pierwsze, rozkrajamy sobie cytrynę. Po drugie, w soku z cytryny nasączamy porządnie patyczek. I po trzecie, nasączonym patyczkiem przejeżdżamy wzdłuż zaznaczenia i bęk! W magiczny sposób zaznaczenie znika. Z kolorowego tekstu również i książka. Po raz kolejny funkielnówka i pójdzie co najmniej piątkę drożej. Przycebulone? Jasne. Nie. To nie jest przycebulone, to jest przycytrynione! Tak. Ten sitcomowy śmiech pasował tu idealnie. Idę rozchodzić ten żart.
Idź, Przemo, idź i bądź wolny. Ale serio, spójrzcie z bliska. Po zaznaczeniu, które było w tym miejscu i w tym miejscu, nie ma najmniejszego śladu. A co na to autor? Fajne. No, ja również zgadzam się z Tomkiem. Ten lifehack jest zdecydowanie zaliczony. Próbowaliście kiedyś narysować proste koło za pomocą ołówka bez użycia cyrkla? No, ja w tym momencie spróbuję. I najprostsze koło, jakie potrafię zrobić bez cyrkla, wygląda mniej więcej tak. No i jak widzicie, nie jest ono zbyt proste, no ale potrzebuję prostego koła na lekcji, ale nie mam cyrkla. Ale mam za to 3 ołówki i 3 gumki recepturki. Zamiast ołówków można skorzystać z długopisów, kredek, czegokolwiek, a zamiast gumek recepturek na dobrą sprawę nawet z taśmy klejącej. To, co musimy zrobić, to po pierwsze, za pomocą pierwszej gumki spiąć porządnie 2 ołówki na górze. Zaplatamy ją w ten sposób kilkukrotnie, następnie rozkładamy je w taki sposób, bierzemy kolejny ołówek, który mocujemy tutaj, tak jak wcześniej, za pomocą gumek recepturek, tylko że tym razem na krzyż. Teraz regulujemy szerokość, jakiej potrzebujemy i mocujemy gumkę tak samo z drugiej strony. Styl oplatania absolutnie dowolny. Freestylo. Wychodzi nam coś takiego i to urządzenie to nasz perfekcyjny cyrkiel. Zresztą zobaczcie sami. Zaznaczamy sobie środek dokładnie tak jak normalnym cyrklem i pyk! Kręcimy dookoła. No i proszę bardzo. Uzyskaliśmy idealne koło. Tak wygląda koło zrobione za pomocą naszego cyrkla, a tak dla porównania koło zrobione przed chwilą ręcznie. No, wydaje mi się, że różnica jest dość znaczna. Tak więc ten lifehack zaliczony. Darmowy cyrkiel i hajsik w kieszeni. Och, popatrzcie, popatrzcie, jednak się okazuje, że mieliśmy cyrkiel, głupi ja. I z tego cyrkla też zrobimy coś fajnego. Tym razem jednak nie będzie to pomoc naukowa, a pomoc bardziej, rozrywkowa. A oprócz cyrkla potrzebne nam będzie trochę papieru, akurat nam zostało po wycinaniu zeszytu, gumka recepturka oraz trochę sprytu i celności. Bo to, co musimy teraz zrobić, to naciągnąć gumkę na cyrkiel, urwać sobie kawałek papierka, zawinąć go kilkukrotnie, tak by powstał nam taki rulonik. Teraz łamiemy go równiutko w połowie i powstaje nam coś takiego. I w ten właśnie sposób z cyrkla, gumki oraz kawałka papieru otrzymujemy... O kurde, jak to poleciało! Szkolną pracę! Czas na test kumeczków! Ej, to naprawdę dobrze lata, wow! Wieża rozstawiona znajduje się na samym końcu stołu. No i zobaczmy. 3, 2, 1... Wow! Praktycznie cała się rozpadła i jeszcze raz w zwolnionym tempie. Ja ją jeszcze dobiję, zobaczmy jak z celnością celuję w ten podwójny kubeczek. Wow, celność też jest całkiem niezła. Teraz w kubeczek najbardziej z prawej. Bang! Kurde, jak to daje. I jeszcze w ten obrócony bokiem. Puf! 100% mocy, 100% celności, to jest zarąbiste, ale lepiej nie celujcie tym ani w kolegów, ani w koleżanki. Proszę. Ani w nauczycieli. A, to też nie? Nie. Nie. Dobra, to w nauczycieli też nie. W tej butelce koni znajdują się 3 sprytnie ukryte pomoce naukowe, a ukryliśmy je, bo nie chcemy dzielić się naszymi pomocami naukowymi z całym światem, bo to są tylko nasze pomoce naukowe. Zresztą, czy jesteście w stanie dostrzec którąkolwiek z nich na pierwszy rzut oka? No, jak dla mnie, trochę ciężko, ale kiedy przyjrzymy się bliżej, to można dostrzec, że ta etykieta nie jest oryginalna. Co więcej, mamy tu napisane koka ściąga, zupełnie nie wiem dlaczego, 850 ml, no i kilka matematycznych wzorów. To mogłoby wyjść trochę lepiej, gdyby ten kolor czerwony był bardziej podobny, a tak akurat mi się wydrukowało, jednak zobaczcie, z daleka to jest praktycznie nierozstrzegalne. Bardzo trudno to zobaczyć z odległości jakiegoś metra czy też dwóch i trzeba się naprawdę mocno przyjrzeć, żeby zauważyć, że to pomoc. Pomoc. No dobra, ale dwie pozostałe zdecydowanie ciężej znaleźć i nie da się ich dostrzec na pierwszy rzut oka. Jest to praktycznie niemożliwe, możecie co najwyżej zgadywać, więc 2 sekundy dla was. Raz, dwa, okej, już. Druga pomoc znajduje się pod zakrętką koli. Dokładnie w tym miejscu, żeby było łatwiej ją wyciągnąć, przygotowałem sobie taką tasiemkę. No i jak widzicie, mamy tu zapisanych kilka wzorów elobyku i subuidisa, po czym możemy schować ją bardzo szybciutko, jak już tylko zasubujemy, zakręcić butelkę i po naszej pomocy ani śladu. No dobra, gdzie jest trzecia? Ha! Też nie wiesz, bo nikt nie wie, bo jej też nie widać. To znaczy, nie widać jej, dopóki nie zrobimy tak. No bo teraz już ją trochę widać. Kola ma bardzo podobny kolor do pisaka, przez co gdy stoi w normalny sposób, to pisak się z nią zlewa i totalnie nic nie widać. A gdy tylko ją obrócimy do góry nogami, no to tutaj wychodzi nam matematyczny wzór i napis to tylko pomoc naukowa XD. A jak powszechnie wiadomo, jeśli coś jest napisane, to tak właśnie jest, to jest tylko pomoc naukowa, to nie są żadne ściągi. I ja podkreślam wielokroć. Przemo, przyłapano cię kiedyś na ściąganiu? Nie. Jak to? Nie ściągam. Nie ściągałeś? Nigdy nie ściągałeś? Nigdy. To ja powiem tak, mnie też nigdy nie przyłapali.
Ej, ale kiedyś mieliśmy taką fajną panią nauczycielkę od angielskiego, która powiedziała, że jeżeli ktoś jest na tyle sprytny, żeby ją oszukać, to prawdopodobnie będzie na tyle sprytny, żeby poradzić sobie w życiu. Co poniekąd jest pewnym wypatrzeniem moralnym, ale z drugiej strony, kurde, może coś w tym jest. Wiecie, jakie jest najgorsze cierpienie w szkole? Bo dostać pałę? Kij! Notkę z zachowania? Pal licho! Ktoś zrobił wam tak zwanego żółwia i wywrócił plecak na drugą stronę? Ale kiedy zacznie wam burczeć w brzuchu tak potężnie, że grzmi w całej klasie, a wy nie możecie skupić się na lekcji lub na czymkolwiek, bo jesteście głodni, a wasz niewyrozumiały nauczyciel nie pozwala wam ugryźć kanapki, to jest prawdziwe cierpienie. Ale spokojnie, bo mamy na to lifehack, a potrzebne nam będą. Ulubiona przekąska, w moim przypadku jest to żółty serek. Ja kocham żółty serek całym serduszkiem, prawie tak samo jak mięsko. Ja się nie mogę zdecydować, czy ja kocham bardziej serek czy mięsko. To jest straszny dylemat mojego życia. Nóż, którym go ukroimy, oraz pusta tubka po kleju. Co ważne, klej nie powinien być toksyczny i trzeba ją naprawdę porządnie umyć. Jak widzicie, mojego kleju nie ma już w środku, mamy tu też taki element, który też będzie potrzebny, no i oczywiście zatyczkę. Zaczynamy od tego, by odwinąć nasz ser, odcisnąć jego kształt, na przykład tutaj, a następnie wycinamy sobie pionowy słupek we właśnie takim kształcie. Sera prawdopodobnie trochę nam zostanie, ale resztki możemy wykorzystać na zapieksy na kolację, albo na przykład po prostu zjeść. Ja lubię jeść. Ja w tym momencie czuję się jak serowy maestro, serowy wirtuoz, który właśnie skończył swoją rzeźbę. Otrzymujemy coś takiego. Teraz wystarczy włożyć do tubki po kleju naszą końcówkę, którą wcześniej wyjęliśmy, wkręcić ją do samego spodu, następnie wetknąć serek do środka. Oj tak, byczku, będzie jedzone. Dodatkowy nadmiar oczywiście sam nam się zetnie, zamknąć tubkę i nasza ukryta serowa przekąska jest już gotowa. No i teraz, gdy studiując w trakcie lekcji nasze tajemne księgi, stanie się... coś takiego? To jesteśmy na to przygotowani. Nikt nie patrzy? Okej. Definicja szczęścia. Lifehack zaliczony, a głód w trakcie lekcji zażegnany. Czas na szkolny lifehack, który jest najbardziej znany na całym YouTubie, a przynajmniej na miniaturach, takich jak na przykład ta. Ale ja osobiście nigdy nie widziałem go na żywo i nie mam pojęcia, czy to działa dostatecznie dobrze i czy oby na pewno da się to zrobić. Tak więc przetestujmy to i sprawdźmy, czy zda rezultat. Potrzebujemy gumki, nożyka, długopisu, kawałka kartki w kratkę, no i kawałka kleju. To jest ten, co wyjąłem wcześniej, jak coś. Wyciągamy gumkę z pudełka i nacinamy ją dokładnie wzdłuż białej linii. Ej, może dzięki temu nie będzie widać kartki papieru. Chirurgiczna precyzja teraz. I okej, nasza gumeczka jest ładnie nacięta. Teraz musimy odciąć jej górną część. Spróbuję to zrobić na niebieskim łączeniu, wtedy jeszcze więcej ukryjemy. I proszę bardzo, gumeczka elegancko odeszła. Teraz odcinamy sobie kawałek papieru na jej wymiar. Myślę, że tyle będzie ok. Teraz piszemy naszą pomoc naukową. I gdy już ją zapisaliśmy, prawdopodobnie powinniśmy pokleić w tym miejscu, no i wkleić to, co jest nam potrzebne. Może najpierw wkleję tutaj. Tutaj złożę sobie na dwa. I teraz doklejmy sobie drugą część gumki. No i powiem wam, że z zewnątrz... ej, to naprawdę wygląda całkiem niepozornie. Zobaczcie bliżej. Dzięki temu, że cięcie jest w tym miejscu, no to trochę się tutaj zlewa ta linia. Od boku praktycznie nie widać, bo karteczka jest bardzo cienka, a gdy rozłożymy, no to widać całą treść tego, co przygotowaliśmy. To jest całkiem niezłe, ale mam jeden pomysł, jak można zrobić to jeszcze lepiej, tak by było więcej miejsca na zapisywanie niezbędnych rzeczy. Po pierwsze, odetnijmy znacznie dłuższy pasek. Myślę, że przy dobrych wiatrach jesteśmy w stanie tam zmieścić coś tej długości, jeżeli mój pomysł się sprawdzi. Teraz łamiemy go dokładnie na szerokość dwóch kratek i powtarzamy ten proces, aż uzyskamy coś takiego. Taki ładny wachlarzyk. Potrzebna nam będzie również gumka, ale tym razem troszeczkę inna. Bardzo ważna jest kartonowa koszulka dookoła. Wyciągamy ją z koszulki, rozcinamy mniej więcej w połowie, wycinając z niej gdzieś taki segment. Teraz kleimy jedną stronę gumki tutaj, drugą stronę gumki tutaj. Do obydwu przyklejamy nasz papierek, zaciskamy i czekamy, aż zastygnie, a następnie wkładamy gumkę z powrotem do kartonika. I wychodzi nam coś takiego, co najważniejsze, w dalszym ciągu da się tym bez problemu mazać. Przemo, czy ty tutaj widzisz coś podejrzanego? Nie. Nic, totalnie nic, ale jest tutaj dość sporo miejsca na zapisywanie potrzebnych nam treści. Prawda? Tu może zmieścić się z dwóch stron naprawdę wiele. I ten patent, według mnie, jest znacznie lepszy niż ten patent. I taka na pozór prosta rzecz w trakcie trwania lekcji może przypomnieć wam o czymś naprawdę ważnym. Na przykład o tym, by subskrybować kanał wraz z dzwoneczkiem, po to, by być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, bo na dziś to wszystko. Także subujcie, zapraszam na poprzednie i życzę wam w szkole samych piąteczek. Jak się podobało, strzelcie łapkę w górę i trzymajcie się ciepło. Cześć!